Hejka, dzisiaj będzie inny film, będzie to taki jakby trochę challenge makijażowy, dlatego że dzisiaj będziemy zamieniać się w seksmasterkę. Będę odtwarzać makijaż z tego zdjęcia, jest to zdjęcie ze stronki seksmasterki, więc jeśli jesteście ciekawi efektu końcowego, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Ja makijaż zaczynam od podkładu, standardowo używam Bosch Healthy Mix. Dalej nakładam korektor, ja mam Everline 8 w 1. A teraz czas na puder, ja używam rimmel z tej MAC, to jest numerek 001 Transparent. Teraz wykontrujemy sobie twarz. Ja użyłam tego bronzera z tej paletki z Rimmela, ponieważ ma taki ładny odcień. Teraz użyję rozświetlacza, ja mam Day Lovely Gold Highlighter. Teraz przejdę do brwi i brwi będę robić inaczej niż zwykle, dlatego że to nie jest mój makijaż, tylko odtwarzam makijaż seksmasterki. Ona na tym zdjęciu ma bardzo wyraziste brwi, dlatego ja dzisiaj też mocniej je podkreślę. Teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli do makijażu oka. Nie widzę na tym zdjęciu jakiegoś większego makijażu cieni. Jest tutaj jedynie widoczna, bardzo mocno podkreślona dolna powieka oraz bardzo grube kreski. Postaram się to otworzyć, ale najpierw może podkreślę załamanie powieki. Wezmę sobie bardzo taki jasny, brązowy cień. I teraz przyszedł czas na kreski. Kreski będę robiła eyelinerem z Everline Celebrities. Tak on wygląda, jest to oczywiście eyeliner czarny, ale jak na tym zdjęciu dokładnie widać, seksmasterka ma bardzo grube kreski. Dobra, kreski są mniej więcej zrobione i nie ukrywam, na tym oku robiło mi się te kreski o wiele ciężej, ze względu na to, że na tym oku mam dłuższe rzęsy i one są bardziej wywinięte i przez co, gdy chcę pomalować kreskę, to brudzą mi się rzęsy i potem one brudzą całą powiekę i jest bardzo ciężko zrobić kreskę na tym oku, zdecydowanie lepiej robi mi się na tym oku, ale tutaj bardzo dużą rolę odgrywa dolna powieka, bo jak widzicie, dolna powieka jest na czarno. Thank you.
Dobra, myślę, że z makijażu oka to już by było na tyle. Powiem wam, że się zdecydowanie nie czuję w takim makijażu, to nie jest mój styl. Teraz przejdę do ust i powiem wam, że ja na przykład nie używam błyszczyków i wszystkie błyszczyki, które miałam, po prostu wyrzuciłam, dlatego albo te, które jeszcze były takie do użytku, po prostu oddałam, a sama błyszczyków nie używam. Użyję tutaj konturówki Lovely Effect Line. Tak ona wygląda, jest to taki właśnie mniej więcej różowy kolor i na tą konturówkę nałożę jeszcze jakiś balsam do ust. Użyję tego balsamu z Nivea, po prostu żeby mi się usta świeciły tak jakbym nałożyła błyszczyk, bo po prostu błyszczyków nie używam i nie posiadam. I say it was all or nothing. I'm an island boy in the city running. Dobra, jeśli chodzi o makijaż, to będzie tyle, ale to nie koniec na metamorfozie, bo jak widzicie, w tym momencie nie jestem raczej podobna do seksmastery, ale żeby dokonać pełnej metamorfozy, są mi potrzebne włosy. I jakiś czas temu odezwała się do nas strona z perukami, nazywa się ona She Love Wig. Przyszła ona w takim woreczku. W środku zapakowana jest ona jeszcze w taki woreczek i do tego był jeszcze taki czepek, żeby ubrać, zebrać wszystkie swoje włosy w jedną całość. Tak wyglądają włosy, są one długie, bardzo długie nawet bym powiedziała. Dobra, więc ja do pełnej metamorfozy muszę założyć tę perukę. Dobra, tak prezentuje się efekt końcowy, tak wyglądam już w całej okazałości. Mogę wam powiedzieć jedynie to, że wyglądają one już trochę sztucznie. Widać, że nie są to włosy naturalne, dlatego że tu cały czepek się tak jakby odcina od mojej głowy. I peruka wyglądałaby zdecydowanie bardziej naturalnie, gdyby ona była jasna od samej góry. Albo gdyby to po prostu był kolor, na przykład czarny peruki, to wtedy myślę, żeby aż tak bardzo się nie odcinała, jak odcina się. Jak odcina się teraz. Ale włosy prezentują się o jakby tak, o jakbym siedziała mniej więcej tak, to by wyglądało zdecydowanie lepiej, bo nie widać tego czarnego, ale bym nałożyła jakąś czapkę. Możecie napisać, jak mi się podobało tworzenie tego makijażu i czy w ogóle upodobniłam się do seksmasterki. Moim zdaniem, szczerze mówiąc, nie do końca, bo ja mam jednak takie bardzo charakterystyczne rysy twarzy. Oczywiście ten film nie miał na celu obrażenia nikogo, w szczególności seksmasterki, to jest po prostu zwykła zabawa. Jeśli jesteście zainteresowani tą oto peruką, tymi włosami, to zapraszam was do strony, link w opisie. Tam właśnie znajdziecie informacje, skąd jest ta peruka. Możecie zobaczyć też różne inne peruki, dlatego że tam jest duży wybór kolorystyczny, nie tylko są peruki wgląd, więc jeśli jesteście zainteresowane, to zapraszam was do opisu, bo fajnie tak zmienić się chociaż na kilka godzin w kogoś innego. I z wami się żegnam, do zobaczenia w kolejnym, pa! Takes you back until they leave my bones down in this soil. I'm never giving up, never giving up, never giving up, never giving up, no. Till the river runs red, till you're out of my head, until the sky turns black, or heaven takes you. On you.